Skąd narodził się pomysł na Pizza Park? Ten obiekt tak naprawdę Michał Starzyński, czyli osoba, która go zaprojektowała, stworzyła. Misiek był kiedyś trenerem kadry, trenował Paulinę Ligowską i wielu zawodników snowboardu, był trenerem akrobatyki i tak naprawdę jeżdżąc z nimi na różne miejscówki, różne ośrodki narciarskie, trafił na przykład do Laax, gdzieś tam, do Szwajcarii, do Woodwardu. Tam był obiekt bardzo, bardzo podobny, go to zainspirowało go to tak naprawdę do zbudowania czegoś podobnego u nas w Polsce. Tak naprawdę Misiek jest pomysłodawcą, ale zaczerpał to po prostu na podstawie swoich wcześniejszych jakichś tam wyjazdów, podróży i tak dalej. Czy każdy może do Was przyjść tutaj na trening, żeby poskakać, potrenować? Oczywiście. Każda osoba pełnoletnia wchodzi na własną odpowiedzialność, natomiast jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to jest potrzebna zgoda rodziców. Czyli polecisz każdemu tą miejscówkę tutaj, ten Pizza Park? Oczywiście. Tak najbardziej. Jeżeli ktoś jest jeszcze zajawiony na jakieś sporty freestyle'owe, to już w ogóle super sprawa, bo są takie obiekty podobne, gdzie są baseny z gąbkami, gdzie są trampoliny i to nie jest jakąś nowością w się, ale na tych obiektach zwykle nie można skakać na rowerach, na hulajnogach, na deskach i tak dalej. Więc są nastawione wtedy tylko i wyłącznie stricte pod kątem akrobatyki, jak i tam sportowej. Głównym celem tego obiektu jest freestyle, także oprócz akrobatycznych oczywiście przygotowań, właśnie o to chodzi, żeby korzystać z tych wszystkich desek, nart, rowerów, snowboardowych desek z kołkami czy rolek i tak dalej. Freestyle, dzisiaj freestyle.